O mundialu w polsce.pl Maciej Wolny witam państwa bardzo serdecznie. A jest o czym opowiadać po wczorajszym wyjątkowym dniu, po wczorajszych wyjątkowych spotkaniach na rosyjskich boiskach w trakcie trwających Mistrzostw Świata w Rosji. Eee, a o tym wszystkim, o tych ciekawych spotkaniach, o tych bramkach, które padają, o nadziejach i niewykorzystanych sytuacjach, opowie państwu Mateusz Kaniowski, który jest raz, razem ze mną w studiu. Mateuszu, witaj serdecznie. Witam serdecznie i na samym początku wielkie oklaski dla reprezentacji Iranu. To, co zrobili Irańczycy we wczorajszym pojedynku z Portugalią, w przednim meczu z Hiszpanią, zasługuje na same pochwały. To są dla mnie bohaterowie całego mundialu. No Po prostu miło było popatrzeć. Musimy zacząć co prawda od grupy A, ponieważ wczoraj poznaliśmy całkowite rozstrzygnięcia właśnie i w grupie A i w grupie B. Rosjanie wczoraj zderzyli się ze ścianą w postaci pojedynku z Urugwajem. Arabia Saudyjska wygrała swój pierwszy mecz na mistrzostwach, pokonując Egipt. I tak naprawdę później przejdziemy do tego głównego dania, ponieważ przed mistrzostwami, gdyby ktokolwiek powiedział, że najpiękniejsze mecze mundialu odbędą się w grupie, gdzie jest Portugalia, Hiszpania, czyli dwie ogromne reprezentacje naszpikowane gwiazdami, a oprócz nich Maroko i Iran, to nie jedna osoba puknęłaby się w głowę i by się zaczęła zastanawiać, jak to w ogóle możliwe. Przecież to nie ma sensu. Po czym okazało się, że Maroko i Iran grają na takim poziomie, że wielkie szczęście, że nasza reprezentacja nie trafiła ich w swojej grupie. Ale po kolei. No, właśnie, jak to możliwe, to i my się zastanawiamy w kontekście naszej reprezentacji, ale to jeszcze może sobie być może wspomnimy kilka słów podczas tej rozmowy o Mundialu w Polsce. .pl. Zacznijmy jednak od spotkania, o którym wspomniałeś, że Rosja zderzyła się tam ze ścianą. Rzeczywiście Rosja podczas swoich pierwszych dwóch spotkań rozegranych na Mistrzostwach Świata wyglądała jak rozpędzony samochód, jak rozpędzona ciężarówka, która raz trafia na snopek siana dwa na jakiś stary drewniany płot, rozbija to wszystko w Perzynę. No i po tym płocie po tym snopku siana rzeczywiście wjeżdża w taką betonową wielką ścianę i tam zostaje zmiażdżona a tą wielką betonową ścianą Urugwaj reprezentacja Urugwaju a Rosja wyglądała wczoraj dość nieporadnie bym powiedział tam to dopiero był balonik właśnie balonik i pytanie do ciebie Mateuszu czy twoim zdaniem. Yy Rosja wczoraj pokazała swoją prawdziwą sportową twarz na Mundialu, i czy możemy się spodziewać kolejnych takich spotkań, czy może to bardziej wypadek przy pracy? Od samego początku mówiłem, że dla Rosji ten Mundial zacznie się dopiero po wyjściu z grupy, kiedy trafią na Hiszpanię bądź Portugalię. No być może Iran na początku tak jeszcze nie mogliśmy myśleć ale z czasem to się okazało i kiedy Rosjanie zagrali ostatni mecz z Urugwajem nagle cała prawda wyszła na jaw 5 do 0 z Arabią Saudyjską to jedno 3 do jednego z Egiptem gdzie Salah nie wrócił do pełni formy to drugie ale kiedy gra się o zwycięstwo w grupie to pomimo trzech czterech zmian w pierwszym składzie No nie można przegrać na swoim terenie 3 do 0 z Urugwajem w takim stylu w mecz rozpoczął się bardzo szybko piękną bramką Luisa Suareza który ugryzł swoich przeciwników kąsając prosto z rzutu wolnego troszeczkę Zbyt, tutaj przygryzamy suarezowi w pozytywny sposób. Tak, w 23. minucie samobój Czeryszewa, który w każdym meczu Mistrzostw Świata strzela bramkę, tym razem się pomylił nie do tej bramki, do której trzeba. Bramka 90 jest 90. Ale patrząc na całe statystyki, no, trzeba powiedzieć jasno, Urugwaj nie dał żadnych szans Rosjanom, 17 strzałów, 7 światło bramki, widzą Państwo teraz ujęcia z tego spotkania, oprócz tego Rosjanie kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce Smolnikowa, który debiutował na Mistrzostwach Świata, w 90 minucie Edinson Kawani ustalił wynik tego pojedynku, a Rosjanie przez cały pojedynek oddali tylko jeden strzał, jeden strzał na bramkę, widzimy teraz właśnie jak wyglądało to spotkanie, Urugwajczycy nie dali szansy Rosjanom No i tak naprawdę teraz ciekawe co się dzieje z piłkarzami zbornej z tego powodu, że wiemy, że. Trener Stanisław Czerczesow pewnie każe im biegać karne kółka wokół całej Rosji. Na piechotę, na piechotę wracali do swojej bazy wypoczynkowej, treningowej, tak jak niegdyś piłkarze Legii Warszawa. Takie historie chodziły przecież no Rosjanie zostali bardzo szybko zweryfikowani, bardzo szybko. Myślałem, że dopiero to nadejdzie w jednej 1.8, że z Urugwajem ten mecz będzie jeszcze w miarę wyrównany. Ale jednak ale Rosjanie to my nie jest łatweryfikowanie szybciej to już kolejna szpilka w naszą reprezentację ale to przejdźmy do kolejnych kolejnych spotkań tak, jeszcze tylko sekundka Arabia Saudyjska zaskakująco pokonała Egipt kiedy Salah zdobył bramkę w 22 minucie to wszystko zaczęło się układać pod stronę faraonów było jasne że Egipt jest zdecydowanie lepszą reprezentacją od Arabii Saudyjskiej później inaczej się rzeczy niewytłumaczalne co warto odnotowania wczoraj rekord y, świata jeżeli chodzi o wiek najstarszym piłkarzem y, w mistrzostwach świata został El Hadari w wieku 40 5 lat obronił m.in. rzut karny. Co prawda to na niewiele się to zdało, ponieważ Saudyjczycy wygrali 2 do 1. Koniec końców, zobaczmy tabelę grupy A, jak to się prezentuje w tym momencie. Na sam koniec Urugwaj zwyciężył grupę mając 9 punktów na swoim koncie, 3 zwycięstwa. Tego wszyscy oczekiwali od Suareza, Kawaniego i spółki. Oprócz tego w grupie widzimy Rosjan, którzy zajmują drugie miejsce, 6 punktów. 8 bramek zdobytych, czyli bardzo dużo, ale 4 stracone, z czego 3 w ostatnim meczu pokazują nam troszeczkę inną jakość Rosji niż to, co widzieliśmy w pierwszych spotkaniach. Arabia Saudyjska, trzecie miejsce, i Egipt, 0 punktów. Myślę, że. Cóż, piłkarze będą mieli naprawdę ciężko po powrocie do kraju W Egipcie piłka nożna to sport narodowy. Będzie im na pewno no to niezbyt dobrze rozmawiać z kibicami. Pamiętamy, jakie były pretensje kibiców po finale Ligi Mistrzów i kontuzji. Właśnie Salach, gwiazdy reprezentacji Egiptu. No tutaj, jak widać, mimo że wrócił Salah na boisko, to na niewiele się to zdało. Egipt odpada. No ale teraz porozmawiajmy o tym Iranie. O Iranie, który tak wychwalasz. Iranie, który zrobił ogromne wrażenie na całym w piłkarskim świecie. Mecz Iranu z Marokiem był bardzo, bardzo wychwalany już w pierwszej kolejce. Wielu osób uważało, że to było świetne spotkanie. I kiedy widzieliśmy reprezentację Iranu i Maroka, to no raczej nikt się nie spodziewał, że w tych pojedynkach z Hiszpanią i z Portugalią to będą aż tak zacięte, aż tak zacięte właśnie spotkania. Po czym nagle okazało się, że Iran przegrał z Hiszpanią 0 do 1, ale skąd od serca kibiców. Piłkarze Iranu, warci na przykład 3 miliony euro, zakładali siatkę Piquet, który na co dzień musi rywalizować z Cristiano Ronaldo czy z wielkimi nazwiskami z całego świata. Irańczycy atakowali Hiszpanię przez ostatnie 20 minut. Spotkania byli zamknięci na swojej połowie. Maroko również grało wyrównany, wyrównany mecz z Portugalią. I kiedy doszło do ostatniej kolejki, było wiadomo, że Iran potrzebuje zwycięstwa. Pierwsza połowa pojedynku z mistrzami Europy, przypomnimy z mistrzami Europy była wyrównana. Portugalia wygrywa, wygrała jeden do zera po bramce kwarezmy, Ale w drugiej połowie Portugalia to już za bardzo nie istniała. Iran atakował raz po raz. I nagle to 500 milionów, które jest warta reprezentacja Portugalii, z czego Cristiano Ronaldo jest wart 100 milionów euro. Nie była w stanie oprzeć się Iranowi, który łączny koszt na transfer w Marcie to zaledwie 50 milionów euro, czyli 10, 10 razy mniej, Oprócz tego najdroższy piłkarz Jehan Baksz 12 milionów, Azmon piłkarz Rubina Kazań, warty 7 milionów, grał rewelacyjnie, jak zresztą przez cały Mundial. Nagle Cristiano Ronaldo spudłował jedenastkę, co mu się praktycznie nie zdarza. Później doszło do zabawnej sytuacji. Zabawny, co prawda, nie był faul ponieważ Cristiano Ronaldo zbyt bardzo zapędził się w swoim pojedynku i zdzielił z łokcia jednego z piłkarzy Maroka, co skończyło się wideoweryfikacją, o której Portugalczyk zapomniał. Mina Cristiano Ronaldo w tym momencie była po prostu niesamowita. Był tak przerażony tym, że dostanie czerwoną kartkę, że po prostu patrzył się, wczekał tylko na decyzję sędziego. Kiedy dostał żółtą kartkę, widać było, że jest cały czerwony, kompletnie szedł, spadł ten kamień z serca, bo to zablokowałby jego możliwość gry z Urugwajem w jednej ósmej Finału. To było dość zabawne, ale Iran przycisnął, zdobył bramkę w 93. Minucie po rzucie karnym. A przypomnijmy, że jednego rzutu karnego sędzia im nie podyktował, chociaż powinien użyć wideo weryfikacji. I kiedy właśnie w 93. Minucie Anne Sarifard. Ciężkie te nazwiska, piłkarze Iranu. Tak, czasem tak, zdecydowanie. Zdobył bramkę z rzutu karnego. Jeszcze była jedna setka, gdzie Iran mógł wyeliminować Portugalię. W ostatniej minucie pojedynku, e, właśnie, Irańczycy mieli doskonałą okazję. Niestety trafili w boczną siatkę. Pomimo mojej całej sympatii dla Portugalii, życzę im jak najlepiej. W końcu to mistrzowie Europy powinni świetnie reprezentować nasz kontynent. To jednak Irańczycy byli o włos, żeby ich wyeliminować. I to dopiero byłoby zabawne, ponieważ przy takim wyniku grup Iran wygrałby całą grupę B. To byłoby coś niesamowitego, bo oni mieliby w tym momencie 6 punktów: Hiszpania, 5, Portugalia, zaledwie 4. No, piękną historię napisali na piłkarze Iranu. Kto by się spodziewał przed mundialem, że tak to będzie wyglądało, że Hiszpania warta miliard ledwo co pokona 1 do 0. Iran chowając się na własnej połowie, tworząc autobus we własnym polu karnym, a Portugalia w kolejnym meczu do ostatnich sekund będzie musiała drżeć o wynik. No właśnie, to wszystko też udowadnia. Mówiłeś o tych wartościach poszczególnych piłkarzy, ale to po raz kolejny mamy spotkanie, które. Pokazuje, że to nie pieniądze w piłce. Na najwyższym poziomie grają rolę. I tutaj nawet zawodnicy, którzy kosztują o wiele, wiele mniej, mogą zdecydowanie się przeciwstawić tym o wiele bardziej znanym i droższym kolegom. Przez pryzmat reklam, przez pryzmat Ligi Mistrzów wydaje mi się, że my często zapominamy. Wydaje mi się, że my często zapominamy po prostu o tym, że to są jednak sportowcy, którzy całe życie poświęcają na to, żeby grać w piłkę, w tym wypadku akurat w piłkę nożną i kiedy dochodzi do tego starcia, my chyba już naprawdę zapomnieliśmy, że Cristiano Ronaldo, warty tyle pieniędzy, tak niesamowicie bogaty, z taką fryzurą, z tymi ubraniami, ze wszystkim, nagle kiedy wychodzi przeciwko piłkarzowi Iranu, wartemu ojejku sto 100 razy mniej niż on okazuje się, że to są ci sami piłkarze i nagle ten no, zawodnik Cristiano jest Ronaldo go, to ja bym tutaj polemizował jednak czy to ci sami piłkarze jednak jeżeli chodzi właśnie o Cristiano Ronaldo można mieć wiele zarzutów do tej, do tej postaci do tej osoby do jego charakteru ale no nie, można, nie, nie można mu odmówić na pewno profesjonalizmu i że bywają mecze właśnie takie gdzie po prostu szczęka tak kolokwialnie rzecz oczywiście, biorą, że tak opada tu na według ziemię. wielu najlepszych piłkarzy świata ale wczoraj po spodłowaniu rzutu karnego, gdyby Iran wykorzystał sytuację w 96. minucie, to nagle okazało się, że cała wina babę zrzucona na Ronaldo, który spodował rzut karny, nie był w stanie zrobić nic, ale musimy jeszcze wrócić do spotkania Hiszpanii z Marokiem. Z tego powodu, że Maroko rozegrało genialny mecz. Po pierwsze grali oni o Pietruszkę, czyli oni mieli 0 punktów, zero szans na awans, a wyszli na ten pojedynek tak zmotywowani. No, mecz o honor. Mecz o honor. Proszę państwa, to 14. minuta co się tam stało? Nagle i Iniesta się przewraca. Zderza się z Ramosem. Ramos traci piłkę. Piłka, że Maroko mają sam na sam. DHA puszcza piłkę tunelem pomiędzy nogami, Maroko wygrywa 1 do zera. Co prawda isko zremisował już za chwilę, ale potem Maroko miało tyle szans i poprzeczka, i później bramka Elne-Seriego w 81 minucie, gdyby nie Aspas, który wyrównał w dolczonym czasie gry, Maroko by wygrało. Zbyt wiele by to nie zmieniło w układzie tej grupy, bo Hiszpania i Portugalia dalej awansowaliby razem do kolejnej części tego turnieju. Ale Maroko grało o nic, a pokazali się z takiej strony, żeby zremisować z Hiszpanią, czyli z różną najbardziej tytułowaną w ostatnich latach. No, naprawdę, rzućmy okiem, jak wygląda tabela. Już za chwilkę, bo jeszcze widzą Państwo na swoich ekranach zdjęcia z tego pojedynku. Zaraz zobaczymy, jak wygląda tabela grupy B. Bo gdyby ktokolwiek wytypował ją przed mistrzostwami świata, to byłby dzisiaj naprawdę bogatym człowiekiem Hiszpania. Po trzech spotkaniach zwycięstwo i dwa remisy, 5 punktów wygrywa grupę B kto by pomyślał 6 bramek strzelonych i uwaga 5 straconych. Dawid Dega przez całe 3 spotkania miał, musiał obronić zaledwie 6 strzałów, które padły w światło bramki i aż pięciokrotnie puścił, puścił bramkę, musiał wyciągać piłkę z siatki. Tak więc to pokazuje co się działo w tej grupie Portugalia. Statystyki 5 bramek strzelonych, 4 stracone. I gdyby ktoś powiedział przed mundialem, że Iran po trzech spotkaniach będzie miał cztery punkty, to naprawdę eksperci łapaliby się za głowę, to się wydawało kompletnie niemożliwe. Maroko jeden punkt, ale jak honorowo zdobyty. Dlatego właśnie my tak narzekamy na naszą reprezentację, bo co innego odpaść z mundialu, ale co innego pokazać naprawdę lwie serce i swoje umiejętności. Robert Lewandowski wczoraj na konferencji prasowej powiedział, że Kolumbia, Japonia, Senegal oraz Polska to jego w jego mniemaniu najlepsza grupa, najtrudniejsza zdecydowanie na całych mistrzostwach. Myślę, że piłkarze Iranu, Maroku i Maroko zdecydowanie by to wszystko wyśmiali, a Hiszpanie z Portugalią odetchnęliby z ulgą, no, pomoż, gdyby mogli trafić pomoż, na Kolumbię, śnie i Japonię. jak byśmy się zaprezentowali, gdybyśmy wystąpili w grupie z Iranem i z Maroką? Myślę, że nikt by nie wybaczył porażki Arabii z Iranem. Saudejską. Do tego wrzucić, to wiele by się w naszej, myślę, sytuacji w grupie na koniec nie zmieniło. No, chyba ale, lepiej, że trafiliśmy cóż. na takie drużyny, niż jakbyśmy trafili na Iran i na Maroko, bo byśmy się naprawdę bardzo, 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 bardzo. Ja nie bardzo wiem, bardzo co w zdziwi. przypadku naszej reprezentacji jest lepiej, a co nie w tych w przypadku tych występów, ale mówię już, dość tutaj polemizowania na temat gry naszych zawodników. Czekamy na mecz o honor i czekamy na kolejne rozwiązania w kontekście naszej reprezentacji, być może na stanowisku trenera, być może zmian też kadrowych w samej drużynie zobaczymy jak to wszystko się potoczy A na pewno o tych sprawach najświeższych dotyczących mundialu będzie państwa informował cały czas w naszym programie Mateusz Kaniowski Mateuszu Dziękuję ci serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu przed nami Drodzy państwo krótka przerwa wracamy tuż po niej i w tym studiu pojawi się Piotr Apel cookies 15 o wielu ciekawych bieżących tematach politycznych między innymi wybory w Turcji między innymi dzisiejsze wysłuchanie Polski No i być może zbliżające się. Zbliżający się szczyt Unii Europejskiej. To wszystko już przed nami.